Siema, sezon, to jest 263 odcinek sezonu 7. Pomyliłem się, bo klikałem 6, a nie 3, bo ja ze znanego inaczej podmintowałem. Chciałem wam pokazać, zapomniałem, moby. Robiłem 82 creepery, czyli mamy około gdzieś. Gdzie tutaj mamy? Tutaj. Tak, 5 steków chyba to na to schodzi, na te TNT 4, tam 4 steki piasku. Ale chcę zająć się bardziej naszymi krowami, bo skórę musimy. Nie idę do netheru, bo na razie nie potrzebuję wydobywać debilisów jeszcze, bo potrzebujemy skóry na krowy, żeby mieć po prostu skórę. Wszelkie 2-3 odcinki poświęcę na takim... Nie, w sumie nie wiem ile odcinków na to poświęcę, bo nie wiem jak długo na to zejdzie to obnażanie krów, bo no tak, potrzebujemy trochę tutaj, no tak, tego też potrzebujemy, nie powiem, że nie. Już w tą stronę, że no papieru też będzie potrzeba w tą stronę iścia, ale jeszcze nie potrzebuję, to posadzę tutaj te jak najwięcej, jak najwięcej, po prostu mam nadzieję, że ten ma dzisiaj jakąś wadę nagrywania, że po prostu mi się chce nagrywać. Czy pomoże, może mi się humor zmienił po tym, że już mi Google przypomniało, że już minął ci już rok, jak byłem w górach. Tak, wiem, fajnie było, ale to się skończyło, teraz jest normalne życie, też byłem w Krakowie wtedy, bo chyba od razu z Zakopanego do Krakowa się pojechał chyba busem, nie pamiętam. Co ja teraz nie pamiętam, bo no rok minął. Mam wspomnienia, mam zdjęcia, więc no. coś jeszcze tutaj na grupie napisali pewnie. No. No nieźle, koleżanka się kłóci z jednym kolegą, bo jeden Xayo, jedna koleżanka lub Xayo, Nevrona, bla, ja pinkole. Ja nie będę się tak kłócić w kółko i takie, aha, okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Dobra, w sumie to już śmieszne, co sami robią. Spoko, tam chyba... Dobrze wiem, jak się nagram wszystkie odcinki, to będę miał... nagrany cały maj chyba, jak dobrze pamiętam, więc... No, to już tak poszło do przodu, że już zaraz zakończę maj nagrywanie. Mówią, że mogę nagrywać niby do przodu i tak dalej. Żeby nagrywać mocniejszy procesor, teraz jak się uda, no to obudowa w tym miesiącu. A ja uzbieram jeszcze na płytę sobie, bo chcę zmienić, bo ta płyta nie ma wejścia na TC do jakiego złącza, a wolę sobie takie mieć złącze czasami, więc będzie trzeba to zamieniać i tak dalej. Później procesor i karta, a teraz jest problem z kartami zdobycie. Tu widać po prostu po tym, że brakuje chyba tam, chyba mówili, że tam brakuje pamięci GDDR6, to kart dlatego nie ma, albo mógł być fake, nie wiem, ale chyba coś z tego tak nie ma i nie mogło, nie ma kart na rynku, bo kryptowalucze, trzeba by nie zepsuć trochę kart. Może oni jakiś na ten sposób zarabiają, ale no nie, po prostu nie fajnie, bo jeżeli mogę sobie mocno komputer lepszyć, powiedzmy, bo miałbym mocną wydajność i nie musiałbym szybko wymieniać kart lub coś w stylu, lub coś by poszło, a tak no to czekaj ruski rok, żeby była karta w takiej cenie, więc to nie jest przyjemne w sumie tą stronę, że to tyle kosztuje, niestety. Chociaż, że to się zmieni w przyszłości w takim stopniu, że będą tanie karty, albo że od Nvidia kupię, bo od Nvidia jest tanie chyba pewnie o 1000 zł. Chyba, że chyba jest bez podatku, nie wiem. W sumie teraz nie wiem, tak naprawdę. I to jest taki problem, że ja o tym nie wiem. No. Nie wiem, jak to było. Na pewno płytę się zmienię i na pewno procek, bo... procek. Obdowa i ta... płyta zmieniona ze względu na to, że będzie... Chcę mieć po prostu mocniejszy komputer na wypadek, jeżeli komputer, mówiąc bardziej, procek, bo nie procek, płytę, bo jeżeli wezmę jakąś Ryzena mocniejszego i tak dalej, to żeby była mocniejsza płyta, żeby, no, mam być 450, ale Aorus Ally, coś w stylu,
Jest, była tania wtedy, jak kupowałem, bo chyba z rodzicem kupowałem wtedy, ja połowę i rodzice połowę. No to ja to mam to mam chyba przez rok czy dwa około, ale ze względu na to typu C, tylko względu, że wolę mieć mocniejszą, względu dlatego, że mocniejsze procesory, X570 po prostu jestem. B550 też jest lepsza, dobra, ale X570 mi wystarczy Aorus, chyba Elite też. Ale ona mi na długo starczy, nie będę jej wymieniać tam. Po prostu, żeby mieć taką X570, z powodu na to, że tą. Chcę po prostu bardziej mieć. Jak wyższe ramy kupię, bo mam tutaj 3000, czy 200 będę kupował, albo zmienię te ramy na 2 razy po 16. Na pewno, jeśli będą promocje, bo mam 2 razy po 8, ale jeżeli wtedy uda się wymienić obudowę i później się tą zmieni płytę, to będę miał płytę już tamtą. I jeśli później procesor wymienię i powiedzmy jeszcze ramy, to będę miał tak naprawdę jeszcze jeden komputer tak naprawdę, bo ten mój Ryzen ma grafikę wbudowaną, więc wszystko pozamieniam i powiedzmy zamienię później obudowami, no to będę miał drugi komputer i będę mógł powiedzmy go odpalić i sobie tam przemontowywać te wszystkie odcinki i tak dalej, tylko będę musiał jakoś pewnie ten, bo ja chcę obudowę kupić i te wszystkie takie prytuwate rzeczy, to chcę tą. Chcę tu zainstalować, więc nie kupię tych przejściówek i tak dalej, ale z tych przejściówek później walnę tak zwaną tą. Po prostu spróbuję ten dać, to połączę jakoś, spróbuję do słuchawek podłączyć tą. Jak to się nazywa, to słuchawek podłączyć tą. Zagubiłem się, że jeżeli uda się w ten zestaw taki specjalny, to czy te słuchawki, to spróbuję jakoś to rozdzielić jeszcze bardziej na trzy, że... Czyli tak, na dwa kanały na pewno, żeby z komputera wchodził do tego, do z interfejsu na tamte i to potrójne potrzebuję, bo wtedy tak, podłączę od Xboxa, od komputera dźwięk i od drugiego komputera. Będę miał, powiedzmy, sobie wybierał, jeśli nie chcę słuchać na tym komputerze, no to odpalam po prostu drugi komputer i tam słyszę to, co się dzieje i będę mu to będzie też dobre. No tylko to wszystko kosztuje, powiedzmy, powiedziawszy, to nie jest takie darmowe, o, że już będzie za chwilę, bo obudowę dam czarną tą od NZXT H710, bo patrzymy na H510. Jest spoko, też fajna, ale jest jeden problem, bo ja mam chłodzenie wodne, więc sprzedzam tutaj, więc jakby zmniejszam długość kart, bo nie będę mógł dłużej, jak mam chłodzenie wodne, no to po prostu chcę jakby zainstalować taką stronę, że wolę, po prostu będzie mocniejsza, jeszcze będę miał cashback, więc zwróci mi się trochę, zobaczymy ile mi się zwróci zabudowy. Jeżeli powiedzmy 100 będzie, no to będę miał te 200 na płytę już. To tak dalej, ja później z nią kupię i później te inne rzeczy prytuwate i zobaczymy, jeśli będzie działało, będzie super dalej, albo nie, a ja się uzbieram później z płyty, powiedzmy zostanie mi 2 lub 100 też, to uzbieram te rzeczy z co mam chyba w Allegro, ale z poszukam 10 też pewnie poszukam i zobaczymy to, jak będzie to działało i jak będzie fajnie działało, no to będę używał dwóch komputerów, ale to się zobaczy w przyszłości, to wtedy zamienię. Wezmę tamten zasilacz 500W, bo to tam 500 lub 550W mam chyba 3 w domu razem zasilacze, czyli tu w kompie nowy, tutaj obok komputerze inny, a tam jest jeszcze inny i tak dalej. To wiadomo, no. I się zobaczy w sumie. Jak to będzie, tutaj teraz mączkę zdobywam sobie kostną, żeby mieć po prostu. Break stand też zrobimy i tam chyba jeszcze więcej coś będziemy robić, chyba nie. No. I no, którą mam? Ta 10. To zaraz krowę będziemy mogli rozmnożyć. To tak będzie wyglądało, chyba że będę nagrywał bez głosu, jak tam robię rzeczy, lub będę robił cięcia po 5 minut, robił cięcie, że rozmnażałem krowy i tak dalej. Albo coś sobie pogadamy i tak dalej, bo czemu by nie. Ale nie wiem, szczerze, to co mówię wcześniej w odcinku takim
Xbox, że PlayStation i Xbox są takim samym prawie, że takim prawie samym, że są tak samo wydajne i mówię, że Xbox jest najpiękniejszy, tylko przypominam, chyba teraz tak naprawdę nie ma to różnicy takiej wydajnościowo, bo są na tym samym swoim poziomie i tak dalej. Ja znowu to skoczyć nie mogę, brawo ja. I są po prostu na tym samym poziomie, ale się mogą różnić tylko w tymi, bo chyba chyba PlayStation ma zmniejszone zegary procesora, ale są na tym samym procesorze, bo mają też 8 rdzeni, więc też to jest takie bez sensu w tą stronę, że Xbox jest słaby dla biedniejszych. Każdy robi to, co chce, ale tego po pierwsze, tak szczerze, Microsoft wypuścił, żeby też była konsola ich własna, a po drugie, że oni tylko tak, chyba nie wiem, czy oni po prostu tak sobie wypuścili, bo tak naprawdę oni zarabiają zawsze z Windowsa i tych rzeczy takich software'owych, a nie z Xboxa też zarabiamy, ale to jest mała część tego, co zdobywa, co zdobywają od software w Windows, Microsofty, Office i tak dalej, no to Microsofty, no Office po prostu. Ja też zarabiam bardziej niż na Xboxie. Na Xboxie też zarabiam, ale to jestem, ale szczerze, patrzę na to, jeżeli po prostu, bo nie można podłączyć dysku, no nie wiem, czy dalej nie można do Sonego podłączyć dysku, bo nie miałem Sonego, nie powiem, że nie. Miałem PlayStation 1, nie pamiętam, bo miałem coś od PlayStation, nie pamiętam jaką konsolę, to była taka stara, kiedyś mi się zniszczyła, niestety już. To był młody wiek, miałem od PlayStation, a później Xbox i znowu Xbox tak naprawdę mam, bo no, jeżeli mam Windows ten, no to ufam bardziej i po prostu Microsoftcie, bo wierzę im i tak dalej trochę, że coś im się udaje, ale jeżeli ktoś ma tylko uważać, że ten, no to nie wiem, jak nie można dysku podłączyć, no Xboxa muszę podłączyć dysk, powiedzmy SSD sobie podłączyłem. Podłączyłem jako zewnętrzny, który mam, powiedzmy, może dłuższy, troszeczkę dłużej muszę poczekać, ale wolę zrobić sobie jedną sytuację, że dobra, mam gry, są przyzwyczajone do Xbox One i Xbox Series X. To wybieram na dysk zewnętrzny, a to co mam gry na Xboxa Series X, tylko te gry, no to ja wpakowuję tam, a jeśli nie, no to po prostu mi zostają na tamtym dysku i tyle. I ja to robię taką logiką, bo nie muszę teraz wydawać 1000 ponad złotych, uzbierając pieniądze i wydawać na ten dysk, tylko po prostu ustawienie zewnętrznego takiego dysku do po prostu tych rzeczy, gdzie mam te gry i tak dalej. Tak jak oprócz tego Assassin's Creed, to mam wszystkie na dysku, bo Cyberpunk jest na Xbox One i tak dalej, no to tam już jest nie taki duży problem, tak, CD Projekt miał włamanie, więc słyszałem i tak dalej, ale to, że po prostu chyba złodzieje chcieli zarobić i tyle, bo to widać było. Niestety, zobaczymy jak to wyjdzie, czy oni tam zgłosili tą sprawę i tak dalej, ale jak to wyjdzie w czasie, po jakim to czasie wszystko zostanie zmienione, jakie tam te rzeczy pierdowate, no to dowiemy się po prostu w przyszłości typowo. Dobra, już wszystkie. No to jeszcze się rozmnażajcie. Taki jest jeden odcinek, jeszcze to rozmnażanie i będą jeszcze jeden lub dwa maksymalnie. Złożymy jeszcze? Złożymy jeszcze na luzie. Jeszcze raz rozmnożyć krowy. No. No. Dobra. Możemy jeszcze. A ja chyba nie mam tego, ja to wrzucam wszystko z tego. Bo mogliśmy by. Mam żelazo jeszcze. O, brakuje nam powoli żelaza. O nie. No ciebie trzeba pokopać już znowu żelazo. Niestety. Ja się po prostu pokopię. Tutaj nie mam tylko czarnego bagzonu w tej stronie i z tej. To też zajmie się w tych odcinkach, ale trochę to schodzi czasu na to wszystko robienie. Dalej, teraz posilam wełnę i na wypadek, jeśli TNT nam nie wystarczy, żeby łóżkami to zniszczyć i tyle. Mój pies śpi, dobra, na szczęście śpi. Bo myślałem, że nie będzie mi spał. Ale śpi, tutaj się siedzą, bo na grupie kłócą.
Nie, chyba się, nie wiem. Maybe się kłócą, maybe nie. Szczerze, to jest takie śmieszne, że chcą się kłócić. Dobra, hop. Jak to wszystko rośnie, będziemy to po prostu zbierać. I nie wiem, w sumie nie wiem, w którym odcinku nawet pójdziemy do kupania debrisów. Nie wiem, w którym, bo leży jak to wyjdzie w stronę tego, że jeszcze musiałbym creeper pozabijać, czyli posiecić na save'ie, który mam na dzień 47, no 3 latami jakoś zdobywałem je, ale nie pamiętam jakoś jak, bo na pewno nie z GMA, to na pewno nie było. Jakbym chciał z GMA, to bym powiedział na drugi dzień, że a mam powiedzmy netetek wyset, no to wiadomo, żebym leciał na cheatach, bo widać by było, ale nie lecę po prostu, jeżeli to coś w tym stylu, bo nie ma sensu zepsuć rozgrywki, bo sam sobie psuję sobie rozgrywkę i nie mam później z tego frajdy żadnej. No to takie, to nie miałoby sensu ani trochę. Ale pozabijałem creeperów, mamy trochę, no dużo pozabijałem szczerze, żeby zdobyć, ile? 2 steki i trochę drugi zaczęty stack? No, trochę. Prawie pod końcówkę, ale no. To już jest noc, czyli no się tam wszystko porespić, niech się porespi. Poczekam sobie, zaraz pójdziemy spać, żeby się porespiło. Może creepery. Tam się już nawalają. Zombie, szkielet, dobra. Myślałem, że się uda. To ich się, oni się spalą już tak naprawdę, już w tym. Bo będzie dzień i haha, poniecie. A ty to co? Myślałem, żeby się nie podpali, to by było śmieszne. O, wy się tak spalicie, więc alo. Mam was gdzieś. Ten szkielet się spali. No, i spalił się już. Ten też się już spali. Zanim już strzelił, się spalił. XD. Dobra, troszkę mi creeperów jeszcze, bo no creeperów szczerze potrzebuję dużo, a nie chcę robić. Powiem tak, jeżeli bym robił live, no to może bym robił te eksperki tego wszystkiego, ale nie robię, nie nagrywam, nie robię live'ów i szybko się nie przekonam do robienia live'ów, bo nie mam takiego zaparcia na to, żeby robić live, po prostu wolę jakby odcinki nagrywać niż live robić. To jest u mnie, no tak, kiedyś to mogło nadstreamować i mieć wywalone, ale teraz pod względem tego, że po prostu może troszeczkę dorosłem do tego i tak dalej, po prostu nie chce mi się tego robić tak na siłę, że mam live i mam mieć jeszcze bardziej uśmiech. Teraz mam prawdziwy, bo już po prostu to mnie śmieszy czasami niektóre rzeczy, co moi koledzy mówią i tak dalej. Ale po prostu jakoś mi względem tego nie idzie, żeby robić live'y, tyle po prostu seryna, bo tak żeby za to, no to też muszę mieć mocny procesor i kartę. I to tak to wszystko po prostu tak wszystko zada to wszystko, że po prostu trzeba to robić i tak dalej. I to takie zmuszanie się do robienia live'a. I żeby tak o, nie chcę po prostu, znaczy no nie miałbym zarabiać, po prostu nie mam natchnienia takiego, żeby a powiecie, bo trzeba live'a, zrobiłem kiedyś live'a i się cieszę, że kiedyś live'y, bo teraz jakoś to z czasem mnie to chciało się bardziej, jeśli może, ale to nie wiem kiedy, bo to mówię może, ale nie muszę, bo wiadomo jak to wyjdzie w praniu, nie wiem jak to długo zajmie i tak dalej, żeby sobie tak zmienić sobie z peryferia, żeby nagrywać, albo żeby chociaż mi się chciało nagrywania. Nie, jeszcze nie minęło 5 minut. Niektórych minęło. No okej. Okay. Może tej się już też krowie. Dobra, i mamy już tą. Elo. I no, nam się już kończy odcinek tak naprawdę. Rozmnożanie krów i tyle, po prostu będzie odcinek, bo potrzebujemy dużo skóry na to, żeby robić szelf, żeby te książki, później szelf, no to takie trochę jest, nie powiem, że nie, to nie jest tego mało, bo tak o, powiecie, na samym odcinku już mamy cały temp, cały tak dalej.
Jeszcze trzeba ten zrobić. Disenchanter, to tam wiemy, to chyba w tym miałem, tak? No, jest drewno i to wszystko. Ja też skóry brakuje niż drewna, ale dobra. Czy nam się już kończył odcinek, więc co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.